Wysadzaj statek! Jestem pilotem i to ja jestem odpowiedzialna za nasz powrót. Cześć, nazywam się Olga Bołądź, gram porucznik Norris Alter w Call of Duty Infinite Warfare. Świetnie, korsarz. Zrobię im zwarcie w tarczach. Przygotować ładunki. Jako, że to jest robot, on może ma jakieś takie cechy robocie, ale właściwie no, niewiele. Jest bardzo uczłowieczony robot. Ma emocje, uczucia, ogromną wrażliwość, empatię. No taki bardzo ludzki robot. Moja bohaterka jest żołnierką, więc też sposób mówienia, sposób zachowania, sposób odnoszenia się do swoich podwładnych albo do swoich żołnierzy jest specyficzny. Kolejny as zdjęty, jeszcze dwóch po lewej! To jest taki głos, w którym jest trochę pieprzu, w którym jest bardzo dużo charyzmy. Uruchomili tarczę, skanuje mostek. Jedyne ingerencje w tekst odbywały się wtedy, gdy tekst brzmiał, może nie wiem, zbyt naiwnie, no jak na okoliczności zdarzenia. To było zbyt długie, zbyt opisowe, no to wtedy ingerowaliśmy i skracaliśmy wtedy te kwestie, no, żeby one były bardziej żołnierskie. Jesteś gotowa? Wiadomo. Wszystko tam się szybko dzieje, jest mnóstwo akcji, jest mnóstwo przede wszystkim energii w głosie potrzebnej, dużo też krzyku, mogę powiedzieć, że nawet darcia się. Cholera, dostałam! Silniki nie odpowiadają, wszystko leży! Mnie się to podoba, ja jestem raczej osobą, która lubi wyzwania. Nie straćmy ich, zaczynamy zabawę, korsarz! Kiedyś w zamierzchłej przeszłości miałem kontakt z Call of Duty pierwszymi edycjami. Dla odprężenia po powrocie do domu zabijałem paru Niemców na PC-cie. Niech pan wali w C8, kapitanie! Moja porucznik jest zdecydowana, silna, jest pewna siebie. Naszym celem jest hala D! Bardzo kocha to, co robi, jestem oddana, a wynika to z tego, że ona w to wierzy, że jej bardzo zależy na jej żołnierzach i kiedy atakuje wroga, czuć, że jest mega, mega wkurzona. No tak, wzruszyłem się. Mogę przyznać, że wzruszył mnie grany przeze mnie bohater. Best 4 for the players.